Dobry wieczór, witam ponownie. Przypominam, że to program Miłosz Kłeczek zaprasza i najbliższe kolejnych kilkadziesiąt minut spędzimy razem, ale w doborowym towarzystwie. W trzeciej, ostatniej części tego programu rozmowa stricto polityczna. Pani europoseł Marlena Maląg, wybrana do Parlamentu Europejskiego, była minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dobry wieczór. Dzień dobry, witam serdecznie. Z nami także szef kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego Konfederacji, Bartosz Bochańczak, który pewnie zbiera teraz gratulacje. Dzień dobry Państwu. Skromność, widzę. Europoseł Nowej Lewicy, Marek Balt, który nie szczędzi gorzkich słów pod adresem swoich chyba byłych kolegów. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Oraz pan poseł Jarosław Rzepa, PSL, który także zajmuje twarde stanowisko co do liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. No to ciekawa rozmowa nam się zaczyna, to pozwólcie Państwo, że od Polskiego Stronnictwa Ludowego zacznę. Pan poseł Rzepa, pan poseł Marek Sawicki, panowie najgłośniej mówicie o konieczności pewnych zmian, rozliczeń, obrania innego kierunku. Mówicie to otwarcie w przestrzeni publicznej. Czyli jest świadomość tego, że jeżeli nie odkleicie się od Donalda Tuska, to po prostu nie przekroczycie progu wyborczego za 3 lata. Nie, ja troszeczkę inaczej skomentowałem tą całą sytuację. Przede wszystkim poprosimy głośniej pana posła Rzepę, bo jeszcze mamy za cicho. Proszę kontynuować. Mam bardzo dużo uwag do kolegów zarówno z koalicji, jak i do swoich własnych kolegów, którzy startowali na listach do Europarlamentu. Sam startowałem z pozycji numer 3. I wiem, jak wygląda w normalnych okolicznościach kampania, wiem, jak ją robić i wiem, ile wymaga zaangażowania i jak człowiek się czuje po zakończonej kampanii wyborczej. Zazwyczaj 24 godziny odsypia, żeby jakoś do siebie dojść. Natomiast nie miałem takiego wrażenia w wielu przypadkach, dlatego głośno o tym powiedziałem, że jeżeli chce się wygrać kampanię, to trzeba najpierw zapracować. Oczywiście ostatecznie wszystko zależy i leży w rękach wyborców. Ale trzeba temu szczęściu też pomóc. Dlatego taka ocena moja, i to jest taka gorzka ocena, ale wydaje mi się, że bardzo sprawiedliwa. Gdybym nie startował, pewnie byłoby mi zdecydowanie inaczej to oceniać, ale startowałem i widziałem, jak to wyglądało. To jest moja opinia i czy to będzie klub parlamentarny, czy jakiekolwiek inne miejsce, na pewno się jej wstydzić nie będę. Ale to gdzie tej motywacji zabrakło? Bo rozumiem, że ci, którzy byli lokomotywami wyborczymi, numerami jeden, no to oni chcieli, mieli szansę, wiedzieli, że mogą wejść i się starali. Czyli zabrakło motywacji tym z dalszych miejsc, tak? Panie redaktorze, oczywiście, że na lokomotywach, na jedynkach spoczywa największa odpowiedzialność, ale na listach jest 10 osób. I żeby ta lokomotywa mogła wejść, zazwyczaj jest tak, że no nie zawsze jej wynik jest wystarczający do tego, aby mandat w danym okręgu uzyskać, bo to wiemy, że trochę inaczej liczy się wyniki do Europarlamentu. I wymagane jest to, żeby każdy z nas, który się zgodził na to, żeby startować, żeby zrobił wszystko, co może w jego oczywiście zasięgu, bo niektórzy mają zasięg wojewódzki, niektórzy ponadwojewódzki, niektórzy ogólnopolski, czy też kilkupowiatowy. To jest właśnie ta odpowiedzialność. Trzeba pracować najbardziej, jak się potrafi. Widzi pan, może zabrakło, panie pośle, twardego stanowiska i twardego szefa, bo w PiS-ie to inaczej rozwiązano. Pan premier Kaczyński spotkał się ze wszystkimi, którzy kandydować mieli do Parlamentu Europejskiego i powiedział, nawet jak masz 7., 8. czy 10. miejsce, to masz się starać, masz robić jak najlepszy wynik, bo jak nie, to potem już na naszych listach cię nie będzie. Może to potwierdzi pan. Panie redaktorze, wcale na listach PiS-u lepiej nie było. Mają 20 mandatów, panie pośle, a wy macie z PSL-u 2 mandaty. Ja powiem, panie pośle, tak, że generalnie na listach Prawa i Sprawiedliwości, mogę też mówić o swoim okręgu, czyli 7. Wielkopolska, praca rzeczywiście była wykonana. Czy można było zrobić więcej? No zawsze można zrobić więcej, ale powiem tak, że ja uważam, że lista wyborcza to jest drużyna, u nas biało-czerwona i wszyscy działamy, aby jak najwięcej mandatów dane ugrupowanie wzięło.
U nas jedynka, dwójka były to osoby z zewnątrz, a więc im było trudniej. Natomiast ja, robiąc kampanię, starałam się przede wszystkim ciągnąć drużynę. No i dziękuję dzisiaj wszystkim moim wyborcom za to 115 tysięcy głosów. No, ale umówmy się, że komukolwiek innemu z miejsca trzeciego, z nie tak znanym nazwiskiem jak Maląg, byłoby trudniej. Pani przez wiele lat odpowiadała za ten resort, który był kluczowy z punktu widzenia też polityki socjalnej Prawa i Sprawiedliwości. Nazwisko robi swoje. Tak, ale ciężka praca, ja powiem tak, oczywiście, że ciężka praca, gdybyśmy usiedli i czekali, że nas wyborcy wybiorą, to pewnie by nie wiedzieli, że w ogóle kandydujemy. To jest przede wszystkim ciężka praca, tysiące spotkań, które żeby przekonać Polaków, dlaczego były te wybory tak ważne, tak? I te wybory były ważne, bo to jest polska racja stanu, to co za nami. Będziemy dzisiaj w Europarlamencie walczyć o to, aby Europa poszła w dobrym kierunku. No ale zobaczymy, jaki będzie ostateczny rozkład sił. Natomiast to nic lepiej nie można było zrobić, więcej nie można było wycisnąć z tych list, bo tak niewiele zabrakło mniej niż 1 punktu procentowego, żeby pokonać Platformę Obywatelską. A tak Donald Tusk ma jeszcze paliwo, żeby powiedzieć, wygraliśmy. A oczywiście nie mamy komfortowej sytuacji. Nie jest to dla nas komfortowa sytuacja, że jednak tak niewiele zabrakło do tego, żeby mieć to 10. po raz 10. wybory zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Zawsze można zrobić więcej, ale uważam, że tutaj były w naszym przypadku wszystkie ręce na pokład, ale zawsze po każdych wyborach musi być podsumowanie i myślę, że za chwilę takie podsumowanie też w naszej formacji. To tak przypadkowo, że tutaj w studiu dzisiaj tylko PiS i Konfederacja, państwo siedzą obok siebie, czy to jest zapowiedź czegoś na przyszłość? Zupełnie raczej przypadkowo, nie umawialiśmy się na to dzisiejsze spotkanie. To ale ja się z państwem umawiałem. Tak, to właśnie my powinniśmy się pana redaktora zapytać, tak. Czy to przypadkowo, czy to próba jakiegoś swatania tutaj. Tak. Pan odebrał gratulacje na pewno. No kampania no musiała być dobra i przepływ tych głosów na Konfederację znaczący. Uzyskujecie bardzo dobry wynik. Pytanie, czy to chwilowy jakiś efekt wow, czy długoterminowy przepływ? Jak to można przełożyć na wybory do Parlamentu Krajowego za 3 lata? Czy wy dzisiaj myślicie o tym, żeby budować jakiś alians, który do tej pory dla was był niedopuszczalny? Bo wy w kampanii wyborczej mówiliście swoim wyborcom tak. Pod żadnym pozorem nie wejdziemy w koalicję z PiS-em ani z Platformą Obywatelską. No to trudno wam pewnie było potem wyciągnąć rękę do PiS-u, chociaż władza była bardzo blisko, bo byście zdradzili swoich wyborców, czyli ta obietnica zostałaby złamana. No ale za 3 lata to tej obietnicy już nie będzie. Przede wszystkim, nawiązując do tej kampanii, to była bardzo krótka kampania. To była kampania, w której myśmy w zasadzie wyszli z jednej kampanii samorządowej i weszliśmy z dnia na dzień w drugą kampanię. Tam trzeba było szybko przestawić sztaby na nowe tory i jakoś to się udało. To nie było też tak, że to była jakaś przypadkowość w tej kampanii. To nie było tak, że nie wiedzieliśmy, w które elektoraty my chcemy pozyskać. To wszystko było przemyślane, to było zbadane i gdzieś tam miałem swoje oko nad czuwaniem nad tym wszystkim. Obraliśmy sobie na samym początku tej kampanii jakiś kurs. Obraliśmy kurs i moim zadaniem jako szefa sztabu było to, żeby ten kurs trzymać, żeby cały sztab trzymał ten kurs. Oczywiście na drodze tego naszego statku pojawiały się różne burze, pojawiały się różne wyższe fale, natomiast udało się. Natomiast patrząc, nie da się porównać w mojej ocenie wyborów do Parlamentu Europejskiego z wyborami parlamentarnymi. To są kompletnie różne wybory. Tutaj mamy 3 lata i różne konflikty mogą się pojawić. Oczywiście. To jest naprawdę dalsza galaktyka, jeszcze bym powiedział 3 lata. Więc trudno jeszcze rozmawiać o jakichś aliansach, trudno rozmawiać o jakichś mariażach politycznych. Mamy ciężkie 3 lata. Ja dziś nawet na sztabie ogłosiłem, że słuchajcie, właśnie rozpoczęła się nowa kampania. Kampania parlamentarna. Ale może im pan wytłumaczyć, na przykład Grzegorz Braun jedzie do Brukseli. Zagorzały przeciwnik tej struktury. Po co mu ten eurokołchoz? To by trzeba było zaprosić pana Grzegorza, zapytać jego. Dziękuję serdecznie. To jest pierwsza rzecz, natomiast druga rzecz, to by trzeba było zapytać też. To by trzeba było zapytać też naszych wyborców i po prostu tego suwerena, bo to suweren go wybrał ostatecznie. Ale to czy wy będziecie trzymali pana Brauna w ryzach, czy tam też będzie z gaśnicą paradował po Parlamencie Europejskim, bo to trochę zaburzy nasz dobry wizerunek. Będziemy się starać mieć dobre relacje z panem Braunem. Pytanie, czy pan Braun będzie miał dobre relacje z Unią Europejską, chociaż w tym kształcie. Marek Balt, europoseł Marek Balt, ja wczoraj słuchałem pana wywiadu też u pani redaktor Gujskiej. Wczoraj, tak? Dobrze pamiętam. Powiem panu, że
podgłośniłem telewizor i rzeczywiście z uwagą śledziłem to, co pan mówi, bo tyle szczerości, która się wylała z pana ust. Natomiast tak, co mnie zaskakuje, no mamy tę parę, Biedroń i Śmiszek, Lewica wprowadza do Parlamentu Europejskiego. Czyli widzimy, że rodzina jest silna w tym wypadku, ta lewica. Szczęścia młodej parze. I Szajring Wielgus, tak? I proszę mi powiedzieć, panie europośle, czy to jest normalne, że osoba, która dostaje się do Parlamentu Europejskiego, będzie tam lewicę reprezentowała, pani Szajring Wielgus, nie wie, co to jest dyrektywa budynkowa. Ona dzisiaj w radiu powiedziała, że nie wie, co to jest dyrektywa budynkowa i powiedziała, że ona nie wszystko musi wiedzieć, idąc do Brukseli. No, przepraszam, to po co ona tam poszła, facto, bo wydaje się, może nie żeby wie, blokować nie właśnie takie rzeczy chyba. Panie redaktorze, może ona nie wie, co to jest dyrektywa budynkowa, bo ta dyrektywa dotyczy poprawy efektywności energetycznej budynków. Wszyscy wiemy, co to jest. No tak, oczywiście, no, ale to jest kompromitacja, ponieważ to jest jeden z głównych tematów, które były poruszane przez ostatnie kilka miesięcy, nad którymi pracował Parlament Europejski i która zakłada poprawę efektywności energetycznej budynków w Unii Europejskiej. No to jest problem. Politycy startujący do Europarlamentu z list Lewicy nie byli przygotowani do tej kampanii. Ja kilka miesięcy temu pojechałem do przewodniczącego Czarzastego, zadeklarowałem, że poprowadzę kampanię do Parlamentu Europejskiego. Powiedziałem, że nakreślę najważniejsze wyzwania, które są przed Unią Europejską, tak żeby Polska z tego mogła skorzystać jak najwięcej. No de facto ja pracowałem w Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Przemysłu, w tych dwóch największych komisjach w Parlamencie Europejskim. Te wszystkie regulacje dotyczące tych dla części polityków i części społeczeństwa kontrowersyjnych tematów znam. Wiem, jak Polska z tego może skorzystać, jakie są najważniejsze wyzwania i gdzie należy szukać szans dla Polski. No ale przewodniczący Czarzasty nie umiał mi odpowiedzieć, jak będą wyglądały listy, jaka będzie kampania. Jak mu powiedziałem, że grozi nam zbliżenie się do 5% i być może nieprzekroczenie progu wyborczego. W moim województwie tak się stało, w województwie śląskim Lewica nie przekroczyła progu wyborczego, 4,6 poparcia, gdzie zawsze województwo śląskie było liderem. Panie pośle, kiedy delegaci członkowie Lewicy wybierają nowego przewodniczącego? To w przyszłym roku? Dobrze pamiętam? Nie wiem, ale wie pan, statut jest tak napisany, że ostatnio jak były wybory na Lewicy i zgłosił się pan Rozenek jako kandydat na szefa, to pan Czarzasty go zawiesił przed wyborami. Zresztą jak były wybory na Śląsku... Znaczy pan uważa, że autorytarnie, że twardą ręką utrzyma stanowisko, Czarzasty będzie do końca tej kadencji parlamentu twardą ręką, tylko niedemokratycznie. Wykorzystuje narzędzia, które daje mu statut, bo przypomnę, tydzień przed wyborami w województwie śląskim na przewodniczącego partii, Czarzasty mnie razem z Biedroniem zawiesili, a później tydzień po wyborach, w wyborze nowego przewodniczącego partii na Śląsku mnie odwiesili. Nie ukarali za nic. Przyjechał Czarzasty, powiedział, a teraz cię odwieszam, jest fajnie. Dobrze, to o czym... Ja dzisiaj się w ten sposób wypowiadam, ponieważ ja już nie mam żadnych zobowiązań w stosunku do tych ludzi. No widzi pan, jak to jest w tej polityce. Jak się nie ma zobowiązań, to w końcu chłop mówi szczerze. No. A ja tyle razy pana za język ciągnąłem i pan się wykręcał tutaj na różne możliwe sposoby. Panie redaktorze, reprezentowałem partię, dzięki której pełniłem mandat w Parlamencie Europejskim. Ale wie pan, no to brzmi tak. Reprezentowałem partię, dzięki której generalnie miesięcznie dostawałem kilkadziesiąt tysięcy złotych. No to mówiłem, że ta partia jest w porządku. Pan reprezentował Telewizję Polską i też pan... Ale ja się zgadzam z linią Telewizji Polskiej, panie pośle, tylko ja dzisiaj nie mówię, że ta telewizja była zła. Ja uważam, że była świetna. No świetnie, a ja uważam, że nie była świetna. Ale ja szanuję to, że pan... Ale przecież ja szanuję, że pan mówi szczerze. Dlatego zmieniły się władze telewizji. Ja teraz chciałbym ustalić, szanowni państwo, jak będzie wyglądał ten przyszły parlament, bo dotarliśmy, nasze źródła, nasi ludzie dotarli do tego, co rozsyła już nie tylko wojewoda podlaski, ale także marszałek województwa podlaskiego. Proszę spojrzeć. Zwracam się z prośbą o wskazanie miejsc, obiektów możliwych do wykorzystania przy masowym napływie cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej, innych niż objętych pomocą na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2002 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Marszałek województwa Łukasz Prokorym. Pan marszałek jest z Platformy Obywatelskiej. Do tej pory też państwu to pokazywaliśmy, tylko to wojewoda, czyli wysłannik rządu w teren, wojewoda podlaski,
wysyłał takie pisma do samorządowców, a teraz także pan marszałek tego województwa wysyła takie pisma do różnych instytucji podległych mu. Jak mamy to rozumieć, pani poseł? To jest pakt migracyjny przed jeszcze... pakt migracyjny za 2 lata ma wejść w życie, a już teraz przygotowuje nowa władza różne instytucje, podmioty, miejsca na to, żeby zagospodarować masowy napływ migrantów spoza Ukrainy. Panie redaktorze, sytuacja jest bardzo napięta i tak naprawdę widzimy to ten ostatni czas, kiedy jeszcze Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, kiedy staraliśmy się zabezpieczyć naszą wschodnią granicę i przede wszystkim podejmować takie działania, które są odpowiedzialne, żeby tutaj w Polsce było bezpiecznie. To widzieliśmy kuglarstwo uprawiane przez głównie przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, te biegania z reklamówką i w ogóle to, co się działo przy wschodniej granicy, wyśmiewanie działań podejmowanych przez pana premiera Mariusza Błaszczaka, związanych też właśnie z zbudowaniem tej jakby zapory na wschodniej granicy. Dzisiaj to, co jest, widzimy, co się dzieje, te pisma wysyłane, to jest tak naprawdę przygotowanie jakby do przyjęcia tych migrantów w Polsce. Ale powiedzmy których? No właśnie. Czyli oni będą przepuszczać tych z Białorusi, czy jakiś z Berlin nam kolejne tysiące ale z Berlina? Więc zobaczmy teraz, co się dzieje, tak? Donald Tusk, który mówi, że przecież my będziemy jeszcze beneficjentami jako Polska, tak? Tego paktu migracyjnego, nie mówiąc o tych wszystkich działaniach, kiedy wyłączono dostęp do telewizji publicznej, kiedy Komisja Europejska się zajmowała, teraz jest odwracanie, że to jest dobre dla Polski. To jest zdecydowane nie, jeżeli chodzi o pakt migracyjny i w czasie wyborów można powiedzieć wszystko. Natomiast my wiemy, że tak naprawdę pakt migracyjny absolutnie nie może być wdrożony. Czekamy, kiedy premier tego rządu w obronie bezpieczeństwa Polski podejmie konkretne działania. Kiedy do Trybunału Sprawiedliwości zostanie ten pakt migracyjny Unii Europejskiej zaskarżony. No nie ma tych odważnych. Już termin minął, nie wiem. No dokładnie. Ale wydaje się, że termin na zaskarżenie do TSUE to są minął. Konkretne działania, które mógłby rząd Tuska podjąć, tej koalicji dzisiaj rząd nie podejmuje. Natomiast przygotowuje tutaj grunt, czyli w Polsce zaczyna być coraz bardziej niebezpiecznie. I to, no nie może być zgody na to. Polskie Stronnictwo Ludowe, dlaczego w zasadzie nie wykorzystano tego mechanizmu, czyli skarga do TSUE na pakt migracyjny, jeżeli PSL też stoi na straży polskich granic i tego, żebyśmy byli krajem nie wielonarodowym i multikulti, tylko w miarę spójnym i jednolitym. Dlaczego państwo jednak nie złożyli takiej skargi do TSUE? Nie wiem, dlaczego jeszcze nie złożyliśmy takiej skargi. Natomiast jeżeli chodzi o to, o te pisma, uważam... Czyli złożycie, je za, rozumiem, tak? Panie redaktorze, uważam je za właściwe, ponieważ to zagrożenie zwiększoną ilością uchodźców z Ukrainy cały czas istnieje. Jeżeli wydarzenia na Ukrainie będą szły w złą stronę, możemy się spodziewać różnych scenariuszy. Dlatego też uważam, że każda władza odpowiedzialna przygotowuje się na różne scenariusze, a to jest właśnie tego typu działanie. Niczego złego bym w tym działaniu się nie dopatrywał. No właśnie, tylko kto w takim razie powinien przejąć tę inicjatywę, kto powinien to zrobić? Trudno spodziewać się, żeby zrobił to pan premier Donald Tusk, czy liderzy trzeciej drogi zainicjują taką skargę, właśnie nowi europosłowie. Jak miałoby to wyglądać? Zadał pan nam pytanie dotyczące konkretnego pisma i wolałbym, żebyśmy się do tego odnieśli. Ja uważam, że jeżeli w najgorszym scenariuszu do takiej sytuacji by doszło, to odpowiedzialne państwo musi być przygotowane. I nasze służby, czy to wojewoda, czy marszałek Podlaski, moim zdaniem wykonuje dobry ruch. Ale na co się przygotowujemy, panie pośle? Jeżeli ja słyszałem ze strony przedstawicieli rządu jasną deklarację. My jesteśmy wyłączeni z paktu migracyjnego, bo przyjęliśmy kilka milionów uchodźców z Ukrainy i nas to nie obowiązuje. Ani nie będziemy płacili kary finansowej, ani nie będziemy fizycznie ich przyjmować. A teraz pan poseł mówi, że alternatywnie takie miejsca dla tych migrantów musimy mieć przygotowane. No to albo jesteśmy wyłączeni, albo nie jesteśmy wyłączeni.
Panie redaktorze, pan całkowicie zmienia treść mojej wypowiedzi i nie odnosi się do tego, co powiedziałem. Ja powiedziałem, że jeżeli okaże się, że z Ukrainy może przyjechać do nas znacznie więcej uchodźców, Polska musi być na to przygotowana. No dobrze, ale panie pośle. Tylko i wyłącznie to powiedziałem. Ale w tym piśmie jest jasno, wyraźnie napisane czarno na białym, że nie chodzi o uchodźców z Ukrainy, tylko napływ masowy migrantów spoza Ukrainy. Czyli przygotowują władze samorządowe związane z nową władzą rządową miejsca dla migrantów bliżej nieokreślonych, ale nie tych z Ukrainy. Dlatego pytam pana, czy my naprawdę jesteśmy wyłączeni. Ja tego nie odczytuję, panie redaktorze. Ale pan widocznie ma swoją teorię, ja jednak inaczej to odczytuję. Specjalnie dla pana posła Rzepy poproszę jeszcze raz to pismo. Bardzo proszę, aby pan uważnie wysłuchał, panie pośle. Zwracam się z prośbą o wskazanie miejsc, obiektów możliwych do wykorzystania przy masowym napływie cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej, innych niż objętych pomocą na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2002 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Marszałek województwa Łukasz Prokorym. Czy można tu czegoś nie rozumieć? Innych niż ci, którzy zostali objęci zgodnie z ustawą pomocą uchodźcy z Ukrainy. Panie redaktorze, ja jednak zostanę przy swoim zdaniu. No, panie pośle, no. Mam do tego dobrze. No dobrze, pan poseł odmawia. Znaczy ja rozumiem, że nie da się tego wybronić. Pan poseł nie chce tego bronić. To jest sytuacja dla pana posła. Tym bardziej, że pan poseł zapowiedział, że być może PSL wybije się na autonomię. Polskie Stronnictwo Ludowe głosowało za zaporą. Nikt z polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja wiem, wasi koalicjanci. Ja nie mówię, że pan to wysyła, ale wasi koalicjanci takie pisma wysyłają. No o co chodzi, panie? O to chodzi, że my pokazujemy tutaj panu posłowi, że ta kartka jest biała, on mówi, nie, ona jest czarna. Tylko ja mam prawo do tego zdania. No więc to mniej więcej tu tak to wygląda w tym momencie. Natomiast oczywiście są to podwaliny pod... Jest to dziwna koegzystencja czasowa. Podwaliny pod przyjmowanie tych imigrantów, których Konfederacja nie chce. Konfederacja jasno w swoim przekazie do eurowyborów mówiła, że jesteśmy przeciwni paktowi migracyjnemu. Natomiast faktycznie w tych wyborach nagle wszystkie opcje polityczne zaczęły być przeciwne. Przeciwne paktowi migracyjnemu. Jeszcze rok temu czy dwa biegali z reklamówkami, robili tam dosłownie cyrk. Pani Kurdej Szatan wykrzykiwała, pani Holland stworzyła film, a pani Róża Thun jeszcze parę dni temu mówiła, że tak, to jest bardzo dobry pakt migracyjny, należy go przyjąć. Więc proszę teraz nie opowiadać jakichś takich niestworzonych historii. To są podwaliny pod przyjęcie właśnie paktu migracyjnego. I ja jestem święcie przekonany, że Donald Tusk... Tylko pytanie, za dwa lata czy wcześniej? Ja myślę, że już dużo szybciej, ponieważ będą chcieli w jakiś sposób to przepchnąć, sforsować. Donald Tusk dziwnie zmienił się na czas tych wyborów. Nie ma na to zgody. To, że nie ma na to zgody, to myśmy już wiele rzeczy słyszeli, że nie ma na to, nie ma zgody. Natomiast w tym momencie się powoli rząd Donalda Tuska na to przygotuje. Ja jestem święcie przekonany, że za chwilę usłyszymy z ust Donalda Tuska, że jednak to już nie są ci inżynierowie, których nie chciał przed chwilą, tylko to są biedne kobiety i dzieci i jednak należy ich przyjmować. Więc proszę nie mydlić tutaj oczu, bo to wszystko jednak zmierza w kierunku takim, żebyśmy przyjmowali tych nielegalnych imigrantów i tłumaczenie Donalda Tuska, że to nam się jeszcze opłaci, ten pakt migracyjny, to już jest hipokryzji. Tak, i przyjdzie jeszcze pani Hartwig, się wypowie, że najpierw ich przyjmijmy, a potem zastanowimy się, kim oni są. Pamiętam, pani poseł, niech pani powie, ile przyjęliście z Azji ludzi, którzy dzisiaj jeżdżą Panie pośle, przyjęliśmy ludzi, którzy za pracą tutaj przyjeżdżali do Polski. Mamy historycznie niskie bezrobocie. Przede wszystkim to są działania, silna interwencja państwa w czasie pandemii, aby Polska mogła to niskie bezrobocie utrzymać i takich ludzi przyjmowaliśmy. Natomiast jeżeli nie ma... Przyjmował ich pan minister Wawrzyk. Tutaj, jeżeli PSL-u nie ma zgody na to, co Donald Tusk robi, to zapraszamy do Prawa i Sprawiedliwości i będziemy silną drużyną. Znaczy z tego, co te dwie kwestie, ja bym ich nie łączył z tego względu, że ludzie z Azji, którzy tu przyjeżdżali, czy nawet z Afryki, czy Bliskiego Wschodu, to byli pracownicy na kontrakty terminowe. Wypełniali kontrakty, byli pilotowani przez państwo, monitorowani i wracali do kraju swojego pochodzenia. A poza tym byli wykształceni, bo tutaj nie przyjeżdżali, że tak powiem, do przerzucania kamieni. Marek Balt, pan europoseł, skoro już od wczoraj jest pan taki szczery, to proszę powiedzieć, czy jesteśmy oszukiwani w ramach tego paktu migracyjnego? Czy to, że Tusk mówi, że my będziemy beneficjentami,
to jest jeden do jednego, mamy to odczytywać, że jako pierwsi będziemy przyjmować tych ludzi spoza Europy. Panie redaktorze, tylko nie wiem, czy Donald Tusk oszukuje kogoś, czy nie. O tym wszyscy przekonamy się za 2 lata. Ja przyjmuję z dobrą monetą twierdzenie pana Donalda Tuska, premiera, że nie będziemy przyjmować migrantów, że migranci będą weryfikowani na granicach i będą odsyłani do krajów, z którego do nas, do Europy dotarli, że granice będą bardziej uszczelnione, że będą pilnowane. W końcu Polska odpowiada za Frontex. Liczę, że Straż Graniczna będzie wzmocniona nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. I uważam, że polski premier powinien się z tych obietnic wywiązać. Jestem zwolennikiem weryfikacji, jestem zwolennikiem paktu migracyjnego, który uszczelnia europejską granicę i trzeba przypilnować, żeby wszystkie kraje wywiązały się z tego paktu migracyjnego i żeby te osoby, które nielegalnie przekraczają granicę, były weryfikowane w ciągu 7 dni, tak jak zakłada pakt migracyjny. Jeśli nie należy im się ochrona prawna na terenie Unii Europejskiej, to żeby były w trybie natychmiastowym odsyłane do kraju, z którego do nas dotarły. No pięknie. Pan z Lewicy odchodzi, tak? Ja na razie nigdzie nie odchodzę. Lewica jest w sercu, a nie na legitymacji. Nie, no bo zastanawiam się, czy do PiSu po prostu tutaj nie chce pan złożyć papierów. Czemu mam odchodzić? No bo teraz mówi pan tym samym głosem, co przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, moje stanowisko się w tej sprawie nie zmieniło. Ja proszę prześledzić moje wypowiedzi, choćby w Telewizji Polskiej, w której był pan redaktorem, czy w Telewizji Republika. Moje stanowisko było stałe. Wiem, przecież od kilku lat się spotykamy z mniejszą lub większą częstotliwością w programach publicystycznych. Panie europośle, natomiast dzisiaj słyszę apele rządzących o to, żeby Unia Europejska w końcu dorzuciła się do budowy fortyfikacji na granicy z Białorusią. Tylko państwo tak panie ochoczo... Panie redaktorze, ten mur... Proszę, żeby pan... Ja chciałbym dokończyć. Państwo tak ochoczo nie apelowali do Komisji Europejskiej, żeby sypnęła kasą, kiedy Prawo i Sprawiedliwość potrzebowało ponad 1 mld zł na budowę zapory. Wtedy mieli to pokrywać z budżetu państwa, a Lewica głosowała przeciwko. To czemu nagle teraz Komisja ma się dorzucać, kiedy wy rządzicie i kiedy wy odpowiadacie w Polsce za budżet? Panie redaktorze, uważam, że pieniądze na zwiększenie ochrony na granicach Unii Europejskiej powinny się znaleźć, ale w budżecie Unii Europejskiej nie było wystarczających środków na te cele. Przypomnę, że to wzmacnianie granicy Unii Europejskiej, zewnętrznej granicy Unii Europejskiej należy do obowiązków krajów członkowskich Unii Europejskiej, a nie do zadań własnych Unii Europejskiej. I trzeba to zmienić, trzeba więcej środków w nowej perspektywie budżetowej przewidzieć na tego typu działania. To o tym będzie decydował nowy parlament i nowa Komisja Europejska. Ja uważam, że też ta zapora, która została zbudowana, ona jest niewystarczająca, powinna zostać przebudowana w taki sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo polskim żołnierzom czy funkcjonariuszom Straży Granicznej. Ale to był pierwszy element fortyfikacji. Straży Granicznej należy ochrona granicy, a nie do wojska. Wojsko chroni granicę w przypadku wojny. Panie pośle, tak naprawdę, kiedy był ten pierwszy krok wykonany, bo w państwa ocenie nie było w ogóle potrzeby Koalicji Obywatelskiej, to już w ogóle nie było potrzeby czegokolwiek robienia na wschodniej granicy, kiedy my ten pierwszy krok dużym wysiłkiem, z pełną odpowiedzialnością podjęliśmy, państwo to wyśmiewaliście. Myślę, że to pozostanie społeczeństwo, Polacy to mają przed oczyma, tak? Kiedy z reklamówkami z Koalicji Obywatelskiej biegano tam. To jest skandal. My pierwszy krok wykonaliśmy, nakłady na zbrojenia, troska o tą wschodnią granicę. Pamiętacie państwo, w jaki sposób, ile hejtu wylało się na pograniczników. Tutaj przywołana pani Kurdej-Szafran, ale przede wszystkim także, jaki hejt był na rzeczniczkę pograniczników. To przecież jest niedopuszczalne. My, którzy sprawujemy władzę, którzy reprezentujemy społeczeństwo polskie, musimy odpowiadać za to bezpieczeństwo. I to jest priorytetem na dzisiaj. I było wtedy. I my wiedzieliśmy, że trzeba te działania podjąć, a państwo politykę uprawialiście. A ja jeszcze spytam pana posła Rzepę, czy od teraz, panie pośle, Polskie Stronnictwo Ludowe to będzie taka totalna opozycja w obozie rządzącym? Nie, nie będzie totalną opozycją. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe musi mieć swój wyraz. Musi mieć po prostu... Ja od pana premiera Donalda Tuska oczekuję jednego, niezmiennie, partnerstwa. Jeżeli to partnerstwo będzie... Jeżeli my będziemy mogli realizować to, na co się umówiliśmy z naszymi wyborcami, z czym szliśmy do wyborów i dzięki czemu otrzymaliśmy dobry wynik, to uważam, że jak najbardziej ta koalicja może się mieć bardzo dobrze.
Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za to spotkanie, za rozmowę, za wymianę uwag. Marlena Maląg, Bartosz Bocheńczak, Jarosław Rzepa, Marek Balto. Dziękuję za udział trzeciej części mojego programu. I do zobaczenia. Mówię moim gościom, a Państwu mówię, żebyście Państwo jeszcze nie odchodzili od telewizorów. Chciałbym też przypomnieć, że już na YouTubie dostępny jest nowy odcinek nowego programu Miłosz Kłeczek w ruchu. Mają krew na rękach, mówi mój gość, polityk i były żołnierz zawodowy, odnośnie sytuacji ze śmiercią polskiego żołnierza i generalnie rozmawiamy o bezpieczeństwie. Proszę spojrzeć. To znaczy, że polski rząd działa na korzyść Federacji Rosyjskiej. To haczy o zdradę stanu Rzeczypospolitej. Czy w pana ocenie tej tragicznej śmierci można było uniknąć? W oczywisty sposób rząd Donalda Tuska ma krew na rękach. Nie mam co do tego cienia wątpliwości. Mocna rozmowa na Strzelnicy o bezpieczeństwie polecam na YouTubie, na kanale Telewizji Republika, odcinek z udziałem Marka Jakubiaka, Miłosz Kłeczek w ruchu. A teraz jeszcze raz dziękuję moim gościom, dziękuję Państwu za pierwszą część wieczornej publicystyki w Telewizji Republika. Za chwilę główne wydanie serwisu informacyjnego dzisiaj. Do zobaczenia.